Cześć, witam Was w nowym vlogu. Wiem, że dawno vloga nie było, ale po prostu są ku temu dwa powody. Pierwszy powód, słuchajcie, to my ostatnio mamy dzień świstaka. Dosłownie, totalny dzień świstaka. Każdy dzień wygląda tak samo co do jednej godziny, więc naprawdę nie ma co nagrywać. Ale jeszcze może bym nagrała, ale słuchajcie, z Mikusiem jest tak ciężko, że... Są trudne sprawy, a dzisiaj jest sobota, jakiś taki, nie wiem, dzień przerwy, dzień spokoju, cisza, dziecko się bawi, ogląda bajkę, je chrupki, przelewa z kubeczka do kubeczka, siedzi w foteliku, no po prostu inne dziecko, o 180 stopni ktoś mi podmienił na sobotę dziecko, więc stwierdziłam, że to będzie dobry dzień, żeby po prostu nagrać vloga i nie będziecie słyszeć w tle tylko i wyłącznie krzyków, także trzymajmy kciuki, żeby tak już dzisiaj pozostało. No oprócz tego, tak jak mówię, codziennie u nas jest to samo, przez tą kwarantannę, no siedzimy jeszcze w domu, mimo wszystko, że pootwierali te różne galerie, pootwierali różne sklepy, to niespecjalnie się wybieramy do tych sklepów, no brakuje tych placów zabaw przede wszystkim, dlatego tak, no nie ma gdzie wychodzić, o jest i mój szkrabek. No i tak to wygląda, że siedzimy w domu, no i najczęściej teraz Mikołajek chodzi na spacerki z dziadkiem, czyli z moim tatą, który jeszcze... Cześć! Cześć! Chcesz się przywitać? Cześć, powiedz cześć! A powiedz mama! 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 A powiedz cześć! Dzieci! No widzicie, dzisiaj jest dobry humor, więc oby tak zostało. No i Mikołaj, no czekaj rybeczku, mam się dokończyć, tylko słowo, już się bawimy wózeczkiem. Chodzi z moim tatą na spacerki, bo tata jeszcze u nas jest i zostanie do końca maja. No i właśnie tu pojawia się problem, bo też nie wiem, co to będzie teraz, bo mam dużo pracy na czerwiec. No chodź, czekaj. Pociąg jedzie. No, więc mam dużo... przepraszam za chaotyczność wypowiedzi, ale wiecie, Miko już mi z rytmu wybił. Mam dużo pracy. Co, kochany? No, otwórz sobie tak. O. O. I mój tata wyjeżdża i teraz nie wiem, czy niania będzie chciała przyjść, czy w ogóle przyjdzie na miesiąc. No nie wiem, już tak się przyzwyczaiłam do taty i teraz mam taki problem, że niania jak będzie chciała iść z nim na spacer, to nie wiem, czy jej dam Mikołaja. No już takie, no waham się strasznie, dlatego jeszcze decyzję podejmiemy co do tego, czy będziemy prosić niania. Druga kwestia, czy ona w ogóle się zgodzi wrócić jeszcze. Także, no zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. I co? No i właśnie, i pracuję, także do końca maja staram się wyjść ze zleceń jak najwięcej. Jak najwięcej, żeby po prostu się powyrabiać, bo nie wiadomo, jak to będzie wyglądać w czerwcu. Dobra, Mika już mi tu łapie za kamerę, później się odezwę, jak będzie... O, dobra, nie, nie, wracamy. Jak widzicie, tutaj już są materace. Czekaj, kochana. Są materace, przyszło łóżko, dzisiaj Maciuś będzie skręcał, to Wam pokażę efekt. Tak jak Wam mówiłam w poprzednim vlogu, zamówiliśmy dwupiętrowe łóżko już dla chłopców i to będzie takie łóżko, które ma im lata posłużyć długie, bo ono ma 2 metry długości, więc jak będą wysocy jak Maciuś, to będą mogli spać dłuższy czas. No, także później Wam pokażę, jak to łóżko będzie wyglądać, a czekajcie, upewnię się męża, czy dzisiaj będzie skręcał. Maciuś! Dziś skręcasz łóżko? Chciałbym, aczkolwiek jestem dzisiaj dętka. Chciałby, ale jest dzisiaj dętka, bo dzisiaj Maciuś ostatnio przejął wszystkie nocki z Mikołajkiem. Tutaj Mikołaj co godzinę podobno się budził, tak że Maciuś ledwo żyje. No ale będę trzymać kciuki, żeby dziś na potrzeby vloga, żeby Wam pokazać, skoro już nagrywam, to poproszę go, żeby skręcił, może się uda. No i słuchajcie, tak to wygląda. No i jeszcze kwestia, słuchajcie, chciałam Wam pokazać. Zdjęłam całkowicie paznokcie. No i stwierdziłam, że na razie nie nakładam. Są w opłakanym stanie. Ja noszę paznokcie od 2012 roku bez żadnej przerwy. To jest 8 lat. 8 lat moje paznokcie nie oddychały. Nie miały żadnej przerwy. Więc stwierdziłam, że na razie nie zakładam. Może w czerwcu. Może dopiero po porodzie. Zobaczymy. Póki co... chcę, żeby odrosły moje, w sensie ta płytka taka połamana, tutaj miękka, żeby się zregenerowała, żeby odrosły. Pomaluję sobie zwykłym lakierem i zobaczymy. Na razie nie nakładam. Mężu, musisz dziś złożyć łóżko. No po prostu musisz, bo ja tu już we vlogu mówię o łóżku dziś. Jest tu. No ale musisz złożyć. Wyobraźcie sobie. Dobra, myślę, że się uda. Dobra, kochani, odzywam się do Was później. Dzisiaj to jest taki grzeczny chłopczyk, nie mogę na niego narzekać. A jak pytacie się o zabawki Mikołajka, słuchajcie,
to jest hit. Kiedyś wam pokazywałam ten wózeczek, on służy do różnych rzeczy, w sensie różne zabawy, tutaj może godziny, układanki, tu może sobie wrzucać takie te drewniane kształty. I tu jest jeszcze tablica. I słuchajcie, ja wam w jednym z filmów o najlepszych zabawkach pokazywałam ten wózeczek. Wtedy służył do tego, co powinien służyć, czyli do takiej zabawy, o której mówię, a od jakiegoś czasu ten wózeczek jest Mikołajka po prostu zabawką życia. Bez tej zabawki ani rusz, bo bawi się nią tak jak tym słonikiem w tej chwili, wyjątkowo bawi się słonikiem, bo tak to z wózkiem zasuwa po całym domu, wrzuca na te materace, podnosi nawet tutaj na tą pufę, słuchajcie. On siłą swoich mięśni przez parę tygodni próbował włożyć ten wózek na tą pufę i to mu się udaje. No po prostu tak, tak wypracował swoje mięśnie, że po jakimś czasie, po kilku tygodniach próby, udało mu się. I ten wózek to jest hit, po prostu z tego wózka nie ma życia. To jest jego teraz ulubiona zabawka i koniec, ale słonik też jest ok. Wszystko co do pchania, do ciągnięcia, to jest najlepsze, co może wszystko innego nie interesuje, także teraz faza. Właśnie taki zabaweczek. No i ja muszę tu po prostu siedzieć. To nie jest tak, że my się bawimy razem, bo on nie chce, żeby ja się z nim bawiła. Ja mam po prostu siedzieć i patrzeć, a o, tyle jest dziś dobrze, że ja nagrywam film. Nie wiem, czy wy to widzicie, a on się bawi. Także dzisiaj jest pięknie. Ostatnio we vlogu pokazywałam wam, jak robiłam galaretkę pierwszy raz w swoim życiu. Wiem, że to śmieszne, ale takie są fakty. No i rodzince podeszło i słuchajcie, robię teraz takie galaretki praktycznie codziennie, co drugi dzień. Tak raz codziennie, raz co drugi dzień. Różne smaki. Teraz robię akurat truskawkową i zazwyczaj robię z arbuzem. Najlepiej to smakuje, jakoś ten arbuz pasuje do wszystkiego. Ostatnio oświecił mnie mąż, że jak wrzucę cytrusy, to podobno nie zastygnie, jak pomarańcze wrzucę. Więc tego arbuza się trzymam. Najlepiej wszystkim smakuje, więc tak robię. Fajne, nie do końca zdrowe, ale mało kaloryczna przekąska. I tak zostawiam do ostygnięcia i po około 2 godzinach włożę do lodówki. Też 2 godzinki zastyga i na popołudnie świetny deser. Hej, jestem. Słuchajcie, moje chłopaki poszli na spacer, więc mogę chwilę pogadać. A mówię tutaj, przyniosłam się do Mikołajka pokoju, bo w moim pokoju siedzi mój tata i robi sobie rzeczy na komputerze. A tutaj mam ciszę, spokój. Często w weekendy właśnie Maciuś rano zabiera Mikołajka na spacer, potem dziadek. Ja mam dużo wolnego czasu, nie ukrywam, że właśnie jak dziadek mi pomaga, to już wam też mówiłam, że mam dużo wolnego, ale co zauważyłam, że jak mam dużo wolnego czasu, ja nie mogę się zorganizować. Jestem jak taka memła, naprawdę nie mogę się zorganizować. Mam taki kącik w pokoju, w sypialni, który muszę posprzątać, tak leży od tygodnia, tam są różne koce, takie ścierki, muszę to posegregować wszystko, co do wyrzutu, co do oddania i co do zostawienia w domu i po prostu nie mogę się zebrać. I tak zauważyłam, że jak mam dużo wolnego, to jestem memła. Jak mam mało wolnego i mnóstwo zajęć, ogarniam wszystko, wszystko. Trening wcisnę, opiekę nad dzieckiem, nagranie filmu, zmontowanie filmu, jeszcze pogram WoWa, poczytam książkę i po prostu mam czas na wszystko. A teraz jest taka lipka. No ale kochani, słuchajcie, dawno nie nagrywałam vloga, więc być może dziś będzie długi i się rozgadam, chociaż postaram się nie, ale nie obiecuję. No chciałam się dłużej odnieść, bo mi Mikołaj przerwał do tego coś z dziadkiem. Bo tak jak mówię, dziadzia nam wyjeżdża, dziadzia, tak mówię jak do Mikołajka, dziadek nam wyjeżdża w czerwcu. Co prawda mam bardzo dużo pracy, no ale mój tata musi wrócić też do swojej działalności, bo wiecie, no później się okaże, że już nie będzie miał do czego wracać, bo się klienci odzwyczają, że ma zamknięte. A tutaj otwierają gospodarkę, otwierają wszystko praktycznie, więc mój tata swój zakład, który prowadzi taki usługowy, też może z powodzeniem otworzyć. A ja, że tak powiem, trochę zostaję na lodzie, bo
tak jak mówię, z nianią się waham, ponieważ już tak przyzwyczaiłam się do taty i już straciłam zaufanie do obcej osoby. Trochę, no tak bezpodstawnie, niepotrzebnie, ale tak trochę jest. Jak myślę o tym, że oni zaraz by mieli chodzić rano na spacery, to już nie, już bym nie powierzyła Mikołajka. No ale z drugiej strony, no zarobek, tak? Mam zarobek i to są tylko 3 godziny dziennie, więc naprawdę, jestem w takim trochę rozkroku między młotem a kowadłem. Wiem, że lipiec, sierpień, to już tam mówiłam wam, u mnie to jest sezon ogórkowy, nie ma pracy, więc ten czerwiec mogłabym jeszcze popracować, także cały czas się po prostu waham i myślę, że dopiero w ostatnim tygodniu, na początku ostatniego tygodnia maja podejmę ostateczną decyzję, jeszcze porozmawiam z Maciusiem, a najchętniej bym chciała, żeby mój tata został. Ja wiem, że on by został, no ale musi wracać po prostu do swojej pracy. I tak to wygląda. U nas generalnie bardzo trudny czas związany z Mikołajkiem, dlatego też, tak jak mówię, nie nagrywałam vlogów, bo Miko przechodzi sam siebie, i to nie jest, że ja nadal czekam na własne dziecko. Po prostu to, w jaki sposób on się zachowuje, zaskakuje nas wszystkich, nas jest trójka. I jedno dziecko po prostu wykańcza całą trójkę i naprawdę staramy się, właśnie, bo on wszystko wymusza i staramy się mu nie ulegać, być twardzi w swoich postanowieniach i te jego krzyki i marudy i jęki się nasilają, bo on cały czas nas testuje, więc my musimy być twardzi, ale wiecie, po całym dniu i tak kilka dni z rzędu to człowiek na koniec już wymięka psychicznie i jak wstaje następnego dnia i sobie myślę, o, dziś nagram vloga, dziś będzie piękny dzień i po 10 minutach Mikołaj zaczyna swoje jęki, stęki, no to odchodzi ochota na wszystko. Tak to wygląda. A poza tym, słuchajcie, niedługo mam wizytę u lekarza, jestem już w 20, prawie pierwszym tygodniu ciąży. Nie wiem, jak to zleciało. Za 18 tygodni już będzie ciąża donoszona i mogę rodzić, więc niedługo będzie dzieciaczek. Tak to zleci, że chwila, moment, też się obejrzycie i zaraz będziecie oglądać vlogi, jak noszę malutkiego dzieciaczka na rękach. No już nie mogę się doczekać, jestem bardzo podekscytowana i szczęśliwa, nawet nie myślałam, że tak bardzo będę się cieszyć na drugie dziecko. Mało tego, ja przy pierwszej ciąży, pomimo tego, że była planowana, tak bardzo się nie cieszyłam, może dlatego, że nie wiedziałam, co to znaczy mieć dziecko. A teraz już wiem, co to znaczy z tymi dobrymi i złymi stronami. I ja już po prostu nie mogę się doczekać tego małego szkraba. No i reakcji Mikołajka, to przede wszystkim nie mogę się doczekać reakcji Mikołajka. Ostatnio nagrałam film o tym, jak właśnie planujemy przygotować Mikołajka na przyjście braciszka, tutaj wam rzucam linka, to sobie obejrzyjcie, bo mamy taką koncepcję i plany, ale wiecie, rzeczywistość zweryfikuje, jak to wszystko wygląda. Dobra, kochani, będę się dłużej rozgadywać, chcę skorzystać z tego wolnego czasu, idę sobie po prostu pograć w moją grę, WoWa. Nic innego nie mam do roboty, pranie powiesiłam. Na obiad dzisiaj mamy zupę pomidorową, którą ugotowaliśmy wczoraj, więc tylko ugotuję świeży makaron, zupka dziś będzie, więc tylko podgrzać, to nic szczególnego nie muszę robić. No i potem wybieram się na zakupy do miasta, będę chciała podjechać do Pepco i do sklepu spożywczego, jak chłopaki wrócą z autem, bo Maciuś wziął to nowe auto, gdzie jest fotelik, więc oni wrócą, a ja po prostu skoczę sobie na zakupy. Dobra, zakupy zrobione, w ogóle nie ma tu jak pomalować sobie usta, czekajcie, ostrość łapie, chyba jest, dobra, nie ma jak pomalować sobie usta i się dopiero zorientowałam, że przecież trzeba ubrać maseczkę, więc tak, ale wiecie co, tak ludzie noszą te maseczki, że szkoda gadać, trochę się nie dziwię. Jak w jednym filmie mówiłam, że tak trzeba nosić, to teraz troszkę się zastanawiam, zwłaszcza, w sumie to jest główny powód, dlaczego się zastanawiam, czy warto, dlatego, że jesteśmy warmińsko-mazurskim, czyli jesteśmy drudzy od końca, jeżeli chodzi o ilość zachorowań, no i tak jak mówię, może za tydzień, dwa nie będzie już obowiązku noszenia właśnie w tych regionach, w których tych zachorowań tak nie ma. Słuchajcie, byłam w Pepco, zrobiłam duże zakupy, szczególnie ubranka dla Mikołajka. Myślę, że nagram osobny haul zakupowy z Pepco. Teraz jest tam na wszystko minus 30%, także fajne ciuszki, pokażę wam, co pokupowałam w osobnym filmie. Ale słuchajcie, są takie kolejki nigdzie w Ostródzie, do niczego nie ma takich kolejek jak do Pepco. Nastałam się trochę, nogi już mi w tyłek wchodzą, brzuch coraz większy, nie ma co ukrywać. No i co? Aha, no i chciałam wam powiedzieć, że już jeżdżę jak stara, można powiedzieć, w tym sensie, że już się tak oswoiłam z tym autem, że to jest sama przyjemność. Już w ogóle się nie boję, wsiadam, jadę na pewniaka, wiecie, tak na twardziela, także jest super. I nic, jadę teraz do domu, wiem, że Maciuś uspał Mikołajka. Ja porozpakowuję te rzeczy, być może dziś nagram jeszcze ten haul, zobaczymy, jak mi to pójdzie. No i potem będziemy jeść obiadek, także zobaczymy, jak to reszta dnia zleci. Już raczej będziemy siedzieć w domu, bo później dziadek idzie z Mikołajkiem na spacer, także może to będzie czas, w którym ja będę mogła nagrać po prostu ten haul z Pepco.
syn gamerów przyzwyczaja się do słuchawek. Mikołaj za chwileczkę będzie szedł na spacerek z dziadkiem, już jesteśmy po obiedzie, a mama zabiera się za nagrywanie. Hola! Daj buzi. No, także dzisiaj będzie fajnie wykorzystany czas. W międzyczasie zmobilizowałam Maciusia i za chwileczkę zacznie składać łóżko, także załapiecie się jeszcze dzisiaj na efekty. Nawet jak późnym wieczorem będzie złożone, no to na pewno wam pokażę, jak nam wyszło to łóżko. No, chłopaki na spacerze, czyli Mikołaj z dziadkiem, mama Luz, tata składa łóżko, zaraz pójdziemy podejrzeć, jak mu idzie. Zawsze denerwuje Maciuś, jak się mu przeszkadza. Ale idziemy go dopingować, wyjdziecie ze mną. I co chciałam mówić, że strasznie się zachmurzyłam, myślałam, że praca wrek. Myślałam, że chłopaki wrócą dosłownie po pół godziny, bo takie czarne chmury naszły. Wiatr się zerwał, normalnie jakby szła burza, ale jakoś tak ucichło, aby to nie była cisza przed burzą. Ale i tak zgodnie z planem za jakieś 15-20 minut chłopaki będą. Koniec wolności mam, ale słuchajcie, jest godzina prawie 16:30, więc żyć nie umierać, tyle luzu, a niedługo mi się to kończy. To będzie takie, ja nie wiem jak będę żyła, takie to będzie smutne. Jak żyć, jak mój tata wyjedzie? Jak żyć? Jak ja sobie dawałam radę? Już nie pamiętam, jak ja sobie dawałam radę, kiedy mojego taty nie było. Idziemy podejrzeć Maciusia. Mężu, gdzie jesteś? Jak ci idzie? Dopiero zacząłem. Dopiero zacząłeś? A, bo rozpakowywałeś to wszystko. Maciuś, ale ty musisz się streszczać. Vloga nagrywam, ludzie czekają. Chcemy dziś finał zobaczyć. Co? No jak vlog nie zając? Dzisiejszy dzień dobiegnie w końcu końca. Słuchajcie, najwyżej będę zakończać tego vloga późno w nocy, jak Maciuś skończy. Kochany, do roboty, do roboty. Generalnie to łóżko zajmie prawie tam pół pokoju. Zobaczcie, to są materace. Jak mówiłam, długość na 2 metry. Tak zajmie bardzo, bardzo dużo miejsca, ale tak jak mówię, chcemy, żeby chłopaki, jak już będą, wiecie, młody drugi wyrośnie, że będzie mógł spać na takim łóżku, czyli około 1,5 roku, że będą, nie wiem, do 15 roku życia na tym spali, bo... Jak? Do 20, jak będą... Że nie będą z nami mieszkać do 20. Ale tak długo mieszkać w tych meblach, póki się nie wyprowadzą. O masakra. No zajmie to pół pokoju, ale w każdym razie dwa łóżka jak się tu wstawi, to w ogóle nie będzie opcji. W sensie nie będzie żadnego miejsca na zabawę. Dobra, tu mamy zakłócenia. Nie będzie żadnego miejsca na zabawę w tym pokoju, a zależy nam, żeby mieli trochę swojego miejsca. Dosyć sporo, bo ich będzie dwójka. Łóżeczko, czyli ta kołyska, nie kołyska, no łóżeczko takie dziecięce zostaje, bo w przyszłości drugi młody będzie tam spał, a póki co będzie na początku spał w takiej dostawce przy sypialni. Ja wam to wszystko pokażę, jak już będziemy bliżej porodu, jak już to wszystko będzie przygotowane, a dzisiaj czekamy na efekty, aż Maciej złoży łóżko. Będzie się działo, jak młody wróci. Jak on tam wpadnie do tego pokoju, to zastanie nas północ, ale chyba gdzieś Maciuś złoży. Praca wre, widać postęp. Maciuś, czy skończymy do czasu kompania Mikołajka? Nie wiesz? Staraj się, staraj, mój drogi. No jasne, nie ma problemu. Kochani, jak widzicie, ja się odzywam do was już w piżamie po mojej kąpieli. Kąpiet właśnie tego małego szkrabulintka, a łóżeczko dalej się składa i chyba musicie mi wybaczyć, ja po prostu już zakończę tego vloga, bo padam na twarz. Młodego wyjmę, jeszcze go nakarmię, Maciuś dopiero skończy, posprząta pokój i będziemy usypiać młodego i ja nie wiem, nawet dzisiaj to nie będziemy mieli czasu, żeby obejrzeć ze sobą serial, po prostu spędzić chociaż godzinę oboje chyba po prostu po tym sprzątaniu już tu w pokoju i uśpieniu Mikołajka. Sami się uśpimy i pójdziemy spać. A obiecuję wam, że w następnym vlogu pokażę wam całe łóżko, bo to jest taki mebel, łóżko z szafkami, no świetna sprawa, także chciałabym też chwilę wam więcej poopowiadać, pokazać dokładnie jak to wygląda, a zanim to dzisiaj się skończy, to już nawet nie będę miała siły, żeby po prostu o tym gadać i opowiadać, także mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. I w kolejnym vlogu pokażę wam dokładnie, opowiem wszystko i kochani, będę się już z tej pozycji tutaj
matki kąpiącej żegnać z wami i mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się podobał. Zachęcam was do subskrypcji mojego kanału i standardowo widzimy się już w kolejnym filmie. Pa! Pa, pa! Pa, pa!